księdza, to już chyba jest cykliczna akcja taka sadzenia dziękuję. Tak, my co roku bierzemy udział w tej kampanii ogólnopolskiej, bo ogólnopolska to już jest 23, a my po raz 10 już bierzemy udział w tej kampanii. Jesienią, jak co roku, sadzimy żonkile, a na wiosnę, kiedy kwitną, rozpoczynamy różne akcje, zbiórki na rzecz naszego hospicji. I właśnie dlatego to się nazywają Pola Nadziei, dlatego że wysadzamy tutaj te kwiaty. I żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei dawanej tym ludziom nieuleczalnie chorym, tym ludziom najbardziej potrzebującym. I dlatego właśnie zapraszamy różne szkoły, instytucje, żeby włączały się w tą akcję. My tutaj dzisiaj na terenie naszego hospicjum wysadzamy żonkile, ale są też szkoły, które przed swoimi budynkami też sadzą żonkile jako właśnie ten symbol nadziei, którą chcą dawać, bo później włączają się w różne akcje, w różne kampanie i tak wspierają nasze hospicjum. Proszę powiedzieć, ilu podopiecznych w tej chwili jest hospicjum? Obecnie mamy 15 chorych tutaj na oddziale stacjonarnym i około 20-25 osób, tak w tych granicach to się kształtuje, w opiece domowej, bo też mamy hospicjum domowe, czyli dojeżdżamy do domów chorych. A takie najważniejsze potrzeby hospicjum? Obecnie mamy rozbudowę hospicjum, żeby właśnie więcej osób mogło korzystać, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś się nie doczeka na miejsce, że ktoś w kolejce czeka dłuższy czas. Więc w zeszłym roku rozpoczęliśmy rozbudowę naszego hospicjum i myślę, że w przyszłym roku już ten przynajmniej oddział dla chorych będzie funkcjonował. Dzisiaj można też zobaczyć, na jakim etapie ta rozbudowa jest. Dziękuję.